Dylemat wielu klientów, pewnie również tych, którzy pojawią się na dzisiejszych targach. Podłogi naturalne czy udające naturalne? Które wybrać? Wszystko zależy od potrzeb. Czyli nie ma Pan dla mnie jednej odpowiedzi na tak postawione pytanie? Nie mam i nigdy tej odpowiedzi nie będzie. Natomiast oczywiście człowiek albo ludzie, którzy preferują wyłącznie naturalność podłóg, będą wybierali podłogi naturalne, drewniane, prawda? Czy ewentualnie kamienne jakieś, tego typu. Jeżeli mam w domu psa, to oczywiście mogę zdecydować się, dużego psa, mogę zdecydować się na naturalne, natomiast wpisane jest w to, że one nie będą idealne po jakimś czasie użytkowania, a ja muszę się tym oswoić. Generalnie tak. Trzeba z podłogami drewnianymi, trzeba się nauczyć żyć. One, jak to się mówi, starzeją się dokładnie tak jak i my ludzie i zachowują się podobnie, czyli wszelkiego typu niedoskonałości, one się będą pojawiać na podłogach. Można je w jakiś sposób maskować, naprawiać, ale generalnie trzeba się nauczyć żyć z podłogą drewnianą. Natomiast... My się zawsze możemy zdecydować na jakiś lifting, jakiś botoks w przypadku podłóg, jeżeli... W przypadku podłóg jest bardzo podobnie. Możemy je w jakiś tam sposób ratować, możemy je ulepszać, możemy je naprawiać, ale te rzeczy są w jakimś stopniu ograniczone. Jest ten atut w przypadku podłóg, że no, my nie mamy jeszcze patentu na to, jak zachować tę świeżość. Podłogi mają, możemy wybrać te, które udają naturalne i wtedy będzie łatwiej. Możemy, jest to doskonała alternatywa do podłóg drewnianych. Myślę, że nieprofesjonalista nie jest w stanie rozpoznać, czy chodzi po podłodze naturalnej, drewnianej, czy chodzi po podłodze winylowej, prawda? Podłogi winylowe mogą być klejone, mogą być również na klik. Jedne są bardziej ciche, drugie są bardziej głośne, prawda? Ale generalnie rzecz biorąc, zaletą tych podłóg jest to, że w wspaniały sposób możemy je naprawiać. One bardzo dobrze zachowują się w czasie użytkowania. Nawet w momencie, kiedy je zarysujemy, kiedy coś się z nimi stanie, mamy możliwość naprawy tej podłogi po jakimś krótkim czasie, po okresie roku, dwóch czy trzech lat, w zależności od intensywności użytkowania, możemy tą podłogę naprawić. Jeżeli poszczególna deska ulegnie zniszczeniu, w przypadku na przykład podłogi klejonej, możemy tą deskę wyjąć, wyrwać z podłogi, naprawić podłogę, wkleić tą samą deskę. Po jakimś czasie, na początku będzie widać, która deska była wklejona, bo wiadomo, te są używane, ta będzie nieużywana, ale generalnie rzecz biorąc, po pewnym czasie ta podłoga, jak to się mówi, będzie również jednolita. Jeżeli wymyśliłam sobie, że w domu czy po domu będę chodzić w szpilkach, którą podłogę powinnam wybrać, żeby dać jej szansę na to, że ona jak najdłużej będzie wyglądała dobrze? Praktycznie rzecz biorąc, wszystkie podłogi może Pani sobie wybrać. Podłogi winylowe również bardzo dobrze się zachowują. Podłogi, chyba najsłabsze są w tym momencie podłogi drewniane, ze względu na to, że niestety drewno jest produktem stosunkowo miękkim. Tak? Także generalnie rzecz biorąc, tak jak powiedziałem wcześniej, doskonałą alternatywą są podłogi winylowe, wodoodporne w 100% w przeciwieństwie do podłóg drewnianych, w przeciwieństwie do podłóg laminowanych, aczkolwiek niektórzy producenci wspominają o tym, że podłogi laminowane też są wodoodporne, ale gdzieś do pewnego stopnia. Ale gdzieś tam wchodzi ten zakres czasowy, że do pewnego stopnia, do pewnego czasu one są wodoodporne, a później już przestają być wodoodporne, w przeciwieństwie do podłóg winylowych, które są permanentnie wodoodporne. Jeżeli nie chcecie Państwo nam wierzyć na słowo, to możecie się przekonać, czy faktycznie tak jest. Możecie i pobiegać w szpilkach po próbnikach podłóg, dokładnie, które macie Państwo w ofercie. Co więcej, możecie Państwo skorzystać z takiego tutaj ciekawego urządzenia. Może uda mi się do niego sięgnąć, narzędzia właściwie, nie urządzenia, które pozwoli sprawdzić, jak głośna w użytkowaniu będzie dana podłoga. I tutaj ten eksperyment nie pozostawia już żadnych wątpliwości, że ostatnia będzie podłogą najcichszą. Także szukajcie nas w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu przy ulicy Wrocławskiej, gdzie nie tylko możecie zdobyć porcję wiedzy, ale też na własnej skórze przekonać się, jak ta wiedza przekłada się na rzeczywistość.